Witam Was w kolejnym teście. Dzisiaj troszeczkę bardziej rozpustnie, bo spróbujemy czekolady, która ma aż 60 kalorii w filiżance. No i klasycznie otwieramy. Tym razem blondynka moja się nie ujawniła i udało mi się otworzyć opakowanie tak jak należy. Pachnie lekko kawowo. Tak wyczuwam coś. Taki orzech z kawą. Aha, oczywiście nie powiedziałam Wam. Nazywa się to ten smak czekoladowy brownie. Ojej, ile tego proszku tu jest. Może mam za mało wody. No i zobaczymy, jak będzie nam smakował. I zagryziemy sobie czekoladkę wafelkiem Weight Watchersów. Wafelek klasyczny. Taki w polewie czekoladowej, karmelowy. Dobra, muszę to wszystko wymieszać, nie rozsypując na boki. To może nie być łatwe, bo jest straszliwie dużo tego proszku, ale to dobrze, może będzie intensywno w smaku. Może te 20 dodatkowych kalorii na coś się przyda. No w sumie jakby nie było, to o połowę więcej niż te wszystkie inne, nie? Dobra, jesteśmy blisko. Nie wyłączajcie. Prawie. Całkiem ładnie i łatwo się rozmieszało. Nie trwało to straszliwie długo. Także rozpuszczalność oceniam bardzo dobrze. No i dobra, jedziemy. Pachnie już mi dużo mniej kawowo. Pachnie normalnie jak takie kakao zrobionego z prawdziwego, zrobione z prawdziwego kakao, nie z jakiegoś tam Nesquika. Jest pycha, jest moc. Dalej najbardziej smakuje mi biała, bo białej najmniej było czuć, że tym płynem, w którym rozrabiamy czekoladę, jest woda, a nie mleko. Białej jakoś w ogóle tego nie było czuć. Tutaj troszeczkę pod koniec czuć, że gdyby tu było mleczko, takie na przykład 2%, to byłoby niebiańsko, ale jako, że jest woda, to jest tylko mega bardzo dobrze. Nie jest niebiańsko, ale jest naprawdę pysznie. Konsystencja tego jest leciutko taka bardziej lepka niż wody. Także mamy taką zagęszczoną, taką satysfakcjonującą konsystencję. W sam raz na jakieś takie zachcianki słodyczowe nagłe. Jest bardzo dobra. Naprawdę bardzo dobra. Gorsza niż biała, jak dla mnie. Ale ja mam taki gust, trochę już dojrzewam, bo trochę się już zestarzałam, ale mam cały czas gust takiego dzieciaczka. Na przykład wolę mleczną czekoladę od ciemnej, lubię białą. Jako dziecko nienawidziłam białej czekolady, naprawdę nienawidziłam. Śmiałam się z ludzi, że ją jedzą, a teraz mogę ją jeść i jeść i jeść. Dobra, pora na wafelka. Obieramy. Wygląda ładnie, normalnie. Pachnie. O, lubię ten zapach. Nie wiem, czy skojarzycie, o co mi chodzi, ale są czasami takie czekolady, które mają w sobie malutko miazgi kakaowej, znaczy malutko, jak na mleczną czekoladę. Mleczna czekolada i tak ma niewiele, ale mają jeszcze mniej niż klasyczne mleczne, tak koło 30% na przykład. I one pachną takim pysznym kakaowym tłuszczem. I tak się rozpływają, są takie bardzo delikatne w smaku i ja je uwielbiam i właśnie tak to pachnie. Dobra, próbujemy. Rewelacyjny. Nie spodziewałam się, że to powiem. Naprawdę jest rewelacyjny. Ma 78 kalorii, więc możemy sobie to zjeść. Czasami, nie codziennie. Zawsze jabłko będzie lepszą opcją. Ale naprawdę rewelacyjny. I ten zapach tej tłuszczutkiej czekoladki jest po prostu niebiański. Dobra, żegnam się z Wami, ponieważ muszę to tu sfiniszować i wcale nie chcecie na to patrzeć. Do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!